dobry. Dzień dobry. Jestem Cypora Frank. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Moja mamusia, co się nazywała Rywka Jakub, z domu była Melcem. I to wszystko jest jej. Zostało. Tyle, co pani zostało dokumentów tylko? Tak, wszystko. My byli w Rosji. Jak myśmy wrócili, to moi rodzice położyli te wszystkie. Moje polskie nie jest tak dobre. Nie, położyli to wszystkie, ja dokumenty, to wszystkie dokumenty. Mhm. I na mojej mamusi imię. Ja myślę tak. I to nie jest. To pani dostała, czy tak. To jak moi rodzice umarli, to co tak to dostałam. Józef Melzer, to jest mój dziadek. Dziadek pani, tak? Rób papy dachowej i płyt izolacyjnych. Ta fabryka była, tak? Tym się zajmowali? Tak. Natomiast są tutaj te wszystkie nieruchomości. O, tu jest bardzo ładnie, bo one są tu wyszczególnione zbiorczo. Jest Chrzanów, dwie nieruchomości. W Trzebini jedna i w Brzezińce dwie. Z nich jakby nie wynika zupełnie ani jedno słowo, co się dzieje teraz, gdzie te nieruchomości w ogóle są położone. Dlatego trzeba najpierw to po prostu sprawdzić. Być może, że coś tam się działo, może Skarb Państwa je zabrał, może w ogóle je zburzono. No nie wiem. Ja chciałam się zapytać, jak to jest Brzezinka i według tego, co ja wiem od mojego tatusia, moja mamusia nie mówiła o tym, że Birkenau, obóz. Ten lagier to był budowany tam, dlatego, bo mieli. Na tym terenie? Tak mi powiedzieli. Tam będzie ta muzeum. Tam będzie ta muzeum. Nie wydaje mi się. Nie? Dlatego, że to są dokumenty już powojenne, z 1946 roku. Tak. Cały teren obozu jest objęty. To jest miejsce pamięci. Po prostu tam nie ma prywatnych terenów. Także władza w 1946 roku by nie zwracała tych gruntów. Posiadanie mamy. To po prostu było niemożliwe. Także dlatego mówię, że to jest gdzieś być może koło obozu, na pewno nie jest to bezpośrednio w granicach obozu w Oświęcimiu. How did you feel when the lawyer said it wasn't part of the camp? Very ambivalent. Because it was a relief, first of all a relief, and then I think it's what a pity, because they have wasted, my mother has wasted, as if she wasted her emotions, her life, by keeping silent about it, but not talking about it, but feeling so guilty about it, when it wasn't on her land. So I really don't know, but I still think it is. We are on the way to the museum of the biggest Nazi concentration camp, Auschwitz-Birkenau. First, you will meet your local guide from the museum, and you will go to see camp number one, Auschwitz I. You will see the whole exhibition, and it will take you about 1 hour and 45 minutes. I know for sure that my grandmother, both my aunts, my niece and my uncle, all of them, my cousin, not my niece, my cousin and my uncle, all of them died there in Auschwitz, because that's what's written in the documents that we found. But this connection, that they were burned there, that they were gassed there, that they lived there even, and to see the place and to know exactly that they were there, that some of my family was gassed there, it's very painful. This block, the first one to the right, is the death block. By fleeing to Russia when the Germans invaded, Cypora and her parents survived the Holocaust. Only when they returned to Poland did they discover the extent of what had happened to the Jews. Auschwitz was originally a Polish military barracks. It became a concentration camp in 1940. An extension was built at Birkenau a year later. Over 1.5 million people were brought here,
Most were killed immediately. Some were worked to death as slave laborers. Few survived. The museum at Auschwitz-Birkenau was established by the Polish state in 1947 on part of the original site. About 600,000 visitors a year come to witness what happened here. Remember what happened? She was right, I think. We shouldn't know anything about it. I don't know if this museum can teach the children. I was looking at them there. They were not so much impressed by it, by the horrid stories, by everything. Just listened. It was like any museum to them. I don't know if we can teach a lesson about it. I really have a feeling that she was right. This document should be just in the museum. Two miles from the main camp are the ruins of Birkenau. It is here that Sipora believes her grandfather's tar paper factory once stood. I remember my grandfather's factory. I remember coming to visit him. I remember sitting on his knees. I remember him hugging me. I don't remember the factory. I remember buildings. Buildings and a lot of an order, in order, nothing was in order, you know, some pieces of equipment put and everything, and a huge yard, I remember. The irony that maybe it was on Jewish land that they built this camp, this concentration camp, the death camp. And on the same land, they were executed on their own land. I really hope it's not mine, it's not ours. But my parents believed it's theirs, so there is some sort of conflict inside me. It's very, very strange feeling, you know, that I hope it's not mine. It's too atrocious. I hope it's not mine.
The next day, the search begins. Sipora's decided to look for the other properties mentioned in the documents before returning to Auschwitz-Birkenau. The lawyer has sent his assistant, Martin, to accompany her. They begin in Sharnow, 10 miles from Auschwitz. Sipora lived here before the war. She's looking for the family home and the land surrounding it. First stop is the town hall surveyor's office. Dzień dobry. Możemy wejść do pani naczelnik? Pani jest z pochodzenia Żydówką. Chciałam się dowiedzieć, ponieważ wie, że po roku, po II wojnie światowej i przed nią, jej rodzice i dziadkowie byli właścicielami nieruchomości położonych właśnie tutaj w Szanowie. Pani chciałaby się dowiedzieć, gdzie te nieruchomości się znajdują i ewentualnie w jakim są stanie. Jeśli Państwo mi pozwoli, to ewidencję prowadzimy nieruchomości pokoju 58, czy no wypadałoby tam przejść, byśmy od razu mieli wgląd do dokumentów, do naszej ewidencji. Naturalnie, bardzo bym prosił. Bardzo proszę, ja sobie tylko poproszę. Gdzie? Nie? No gdzie? Coś tu. Nieruchomość. Ja myślę. To jest to. Proszę zwrócić uwagę, tak, jest to nieruchomość położona przy ulicy Kościuszki. Kościuszki, tak. Tak, Kościuszki 10. Tak, jest zabudowana budynkiem. Budynek. Tak. Z naszej orientacji to mieści się tam przedszkole. This property. Yeah.